Cześć, witajcie moi drodzy. Kiedyś nakręciłem dla Was taki film, tutaj będę gdzieś go, podlinkuję Wam go gdzieś u góry, na temat modemu Thomsona Technicolora, który był popularny w różnych polskich sieciach, prowajderach internetowych, czy to w Neti, czy w UPC, czy w Wekrze. Teraz sam UPC korzysta z innych modemów, z nowszych. Są w zasadzie dwa modemy dostępne. Jeden to najnowszy Gigabox, który jest chyba tylko dla tych najszybszych łączy od 500 megabitów w górę, i najbardziej standardowy model, czyli Connect Box, i to będzie bohater dzisiejszego materiału. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Konkretnie model to, już Wam pokażę, to wersja CH7465LGLC. Jest to modemo router Wi-Fi, oczywiście wyprodukowany w Chinach. Waga około kilograma według specyfikacji. Otrzymujemy taki zestaw od UPC do internetu. Z pierwszych oględzin, jak widać, mamy, podobnie jak w poprzednim modemie, porty LAN. Tutaj są już gigabitowe, na szczęście, oczywiście, miejsce do resetu, czy przycisk do resetowania urządzenia. Dwa wejścia na telefon i wejście na koncentryk, na kabel sieciowy. Sieci kablowej, no, kabel koncentryczny w tym wypadku, oraz włącznik, kabel zasilania. Na plus jest to, że mamy jeszcze dodatkowo włącznik, wyłącznik, co prawda trochę starodawny, ale takie proste rozwiązania często są najlepsze. To jeżeli chodzi o sam modem z tej strony. Najnowsza wersja różni się od starszej tym, że tutaj w tej chwili tylko ta najnowsza jest chyba rozdawana, że tutaj macie takie dwie strzałki kółku przy uruchamianiu, przy łączeniu się, i to w zasadzie z takich różnic na pierwszy rzut oka pozwala wyróżnić model starszy od nowszego, bo wizualnie chyba ciężko je poza tym odróżnić. Logo UPC, informacja, że jest to Connect Box. Tu mamy diodę, ona świeci w różnych kolorach, przycisk do parowania WPS i taki ciekawy kształt. Tu mamy wystający element. To samo mamy z drugiej strony, ale na dole, więc jak widać, nie wiem, czy to będzie widać, tu mamy element, kawałek wystający, i tutaj kawałek, więc on jest takiego rozszerzający się tutaj do tyłu, gdzie ten, tak żeby też łatwiej było go postawić na podłodze w pozycji pionowej. Może pracować w różnych pozycjach, aczkolwiek najwłaściwsza to jest pozycja pionowa, zajmuje wtedy też najmniej miejsca. Z takich ciekawszych niuansów to tutaj mamy taką wstawkę. Wstawka podaje nam, w wstawce mamy informacje o sieci i hasło. Ja tego pokazywać z wiadomych względów nie będę. Natomiast jeżeli zapomnimy, to zawsze możemy to wyciągnąć, pokazać komuś, i ten ktoś może sobie hasło do naszej sieci Wi-Fi przepisać, tak żeby się połączyć z samą siecią. To takie ogólne wrażenia. Pierwsze, na samym dole mamy też, słuchajcie, możliwość chyba zawieszenia tego na ścianie, tego modemu routera. Tutaj powtórzona nazwa modelu CH7465LGLC i tak jak powiedziałem, tutaj miejsce na zamontowanie na ścianie ewentualnie routera, nie wiem, żeby wisiał w takiej dosyć dziwnej pozycji, albo może go przykręcenia do jakichś elementów, tak żeby w innej pozycji pracował. Warto dodać, że sam produkt jest, czy sam modemo router jest produkcji Compala, więc całkiem znanej firmy, może nie z najwyższej półki, ale nie jest to też tandeta. Otrzymujemy też gumowe podstawki do stania. To jest chyba najbardziej, tak jak powiedziałem, właściwa pozycja do pracy. Z boku mamy żeberka, które ułatwiają wentylację z jednej,
z drugiej strony. Wygląda to dosyć nowocześnie, schludnie i tak modem pracuje. Słuchajcie, jeszcze może zawartość pudełka. Jest ono naprawdę bardzo podstawowe. Otrzymujemy sam modem router. Mamy naklejki z nazwą sieci Wi-Fi. Jakieś informacje, specyfikacja techniczna. Jest tutaj informacja, że pracuje sprzęt w 2 sekrecach częstotliwości. 2,4 GHz w standardzie N i 5 GHz, co daje łącznie standard AC1600. Produkt pracuje według standardu EuroLoxys 3.0, jest bezprzewodowym gatewayem, również głosowym, czteroportowy gigabitowy switch ma wbudowany. Z takich informacji, z takich istotnych informacji tutaj mamy nawet o beam formingu, czyli kształtowaniu wiązki, jeżeli dobrze pamiętam, sygnału Wi-Fi, co powinno zapewniać przynajmniej w teorii lepszy zasięg Wi-Fi. I mogę potwierdzić, że rzeczywiście sprzęt ten jest nieco lepszy, jeżeli chodzi o zasięg Wi-Fi niż Thomson Technicolor. Jeszcze raz Wam tutaj postaram się podlinkować ten test z poprzedniego, czy film z poprzednim routerem UPC. Ja sam zamieniłem i powiem Wam, że mam trochę mieszane uczucia, bo pod jednym względem jest to lepsze pod względem samej jakości sygnału Wi-Fi, ale ten modem strasznie długo się włącza. Tutaj mamy informacje o zakresach częstotliwości i o maksymalnej mocy na tych zakresach od 20 do 80 MHz, jeżeli chodzi o pasmo na 5 GHz. Tutaj nie musimy wybierać, chyba obie sieci są jednocześnie aktywne. W poprzednim modemie trzeba było wybrać 5 bądź 2,4 GHz. Zwart, tak jak powiedziałem, na pewno to, że dłużej się uruchamia, nawet bym powiedział, że bardzo długo. Uruchomienie zresztą Wam postaram się również na sam koniec wrzucić. Tyle z mojej strony, dajcie znać w komentarzach, jakie macie doświadczenia z tym modemem, czy z modemami UPC, czy używacie ich i co o nich myślicie. Łapki w górę oczywiście motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów, a jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, to zróbcie to teraz.